Łukasz, jak w twojej pamięci zapisał się Marcin jako szef, trener, szef w szatni i na boisku? W każdej z tych postaci to dla mnie to był wielki człowiek. Naprawdę można było na nim polegać. W każdej sytuacji nigdy nikogo nie skreślał, nie oceniał z góry. Każdego traktował równo. Ja mu jeszcze więcej zawdzięczam, bo dzięki niemu poznałem swoją żonę. Czego mu nie powiedziałem, mam nadzieję, że o tym wie. No i bardzo za nim tęsknimy. No i cieszę się, że wie tyle ludzi. Chcę uczyć jego pamięć i mam nadzieję, że to będzie regularnie. Jesteśmy niemal w połowie turniejowych zmagań. Łukasz Mentel z dorobkiem strzeleckim. No, czyżby miał zgarnąć koronę króla strzelców? To czas pokaże. Cała drużyna mnie pracuje. Tak naprawdę wszystkie 3 bramki, które zdobyłem, to były tylko dołożyć nogę i chwała za to moim kolegom. Mam świetną ekipę, fajną tą pierwszą czwórkę z pierwszego mistrzostwa rekordu, dlatego mega się spotkać z takimi ludźmi i zagrać razem jeszcze raz. BBT Subłókniarz jako takiego już nie ma, ale drużyna Altboju wciąż żywa. Tak, bardzo mnie to cieszy. Wszyscy pamiętamy Marcina, który po jakby zakończeniu swojego grania w seniorach przez kontuzję jaką pierwszą drużynę młodzieżową objął BBT Włókniarz, w której dano było mi grać i po rozmowie z chłopakami reaktywowaliśmy tą grupę, można powiedzieć. 40 lat minęło, ale jak mówię, co było na boisku, zawsze zostają przyjaźnie i tutaj myślę, że tak szczytny cel. Zebraliśmy się i jesteśmy jako reaktywacja danego BBTS-u. Uczestnicy dopisali, nastroje również dopisują. Wszystko świetnie. No cieszymy się, że ten drugi memoriał kluby potraktowały, kluby, a w zasadzie ci, którzy z Marcinem współpracowali, potraktowali fajnie, poważnie i są z nami, chcą się spotkać. To dla mnie duża satysfakcja. Co stoi na wyższym poziomie? Atmosfera zawodów czy kuluarowe rozmowy? No jak zawsze i atmosfera jest ważna i kuluarowe rozmowy też. Wynik schodzi na drugi plan. To jest tak jak kiedyś było, że grają wszyscy, a na mistrzostwach i tak wygrają Niemcy, także tutaj pewnie grają wszyscy, a wygra rekord. Ale to jest mało ważne. Ważne, że ci ludzie są, spotkali się znowu po latach. Niektórzy od ubiegłego roku, ale inni troszkę dłużej. No i chcą się spotykać dalej. Niezmienne pozostaje hasło, motto turnieju Łączy nas Marcin. No to jest miłe, to jest takie sympatyczne. Wiele ciepłych słów, wiele wspomnień. Na pewno jest to coś, co buduje, no bo tyle nam pozostaje po Marcinie. Ale myślę, że to jest satysfakcja. To jest takie coś, co nastraja optymistycznie, że zostawił po sobie miłe wspomnienia, zostawił po sobie spuściznę, którą niektórzy teraz realizują na swój sposób, a inni miło wspominają. Dzięki za rozmowę. Dzięki. I jak Marcin zapisał się w swojej pamięci? Jako wychowawca przede wszystkim. Nie ukrywam, miał duży impact, można powiedzieć, na mój rozwój. Przede wszystkim myślę, że miał wszystko, co powinien mieć trener, tak? Miał charyzmę, budował dobre relacje z drużyną. Przede wszystkim był dobrym człowiekiem i takim go przede wszystkim zapamiętam. Świetnym technicznie.